Skandaliczne wieści o TVP. Gigantyczne straty krytykowanej telewizji. Chodzi o miliony złotych. Dotowana z budżetu Telewizja Polska zanotowała w ubiegłym roku duże straty. Z informacji podanych przez wirtualnemedia.pl wynika, że mimo o wiele większych przychodów publiczny nadawca zanotował aż 117,5 miliona straty. Na co poszły tak gigantyczne pieniądze? TVP zanotowała gigantyczne straty. Ponad 100 milionów złotych. Przychody Telewizji Polskiej, licząc z tymi przechodzącymi z poprzedniego roku, zwiększyły się w 2022 roku z 3,35 do 3,84 miliarda złotych. Ponad połowę stanowił abonament radiowo-telewizyjny i rekompensata abonamentowa, tak wynika ze sprawozdania Telewizji Polskiej. Dochody z oferty reklamowej i sponsoringu były praktycznie takie same w ubiegłym roku, jak i w 2021 roku, 844,78 miliona złotych, wobec 844,97 miliona złotych rok wcześniej. Podobnie kształtowały się wpływy ze sprzedaży praw do treści z 49,33 do 48,71 miliona złotych w 2021 roku. Większe dochody Telewizji Polskiej wynikały z pomocy państwa. Większe dochody Telewizja Polska zanotowała z dotacji budżetowych przyznawanych głównie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na kanały adresowane do odbiorców spoza Polski, wzrost z 74 zł i 12 groszy w 2021 roku do 258,49 miliona złotych oraz z pozostałych źródeł, w tym obligacji, które publiczny nadawca otrzymuje jako rekompensatę abonamentową i odsprzedaje. Mimo większych dochodów Telewizja Polska zanotowała gorszy wynik netto niż w 2021 roku. Wówczas mogła pochwalić się zyskiem w wysokości 3,9 miliona złotych. W 2022 roku zanotowała stratę i to znaczną, bo wynoszącą aż 117,5 miliona złotych. Skąd taki wynik? Budżet TVP i wydatki. Jak donoszą wirtualne media, TVP zwiększyło całkowity budżet misji publicznej z 2,97 do 3,34 miliarda złotych. Na niekorzyść zadziałała też wysoka inflacja, z powodu której obligacje skarbowe sprzedawano z większą przeceną. W ubiegłym roku Telewizja Polska uzyskała za nie 184,5 miliona złotych poniżej wartości nominalnej, podczas gdy rok wcześniej różnica wynosiła tylko 17,4 miliona złotych. Kolejnym powodem strat były koszty działalności. Wzrosły one z 383,31 do 574 miliona złotych. Telewizja Polska ograniczyła wydatki na niektóre treści. Zmalały one z 1,2 miliarda do 978,3 miliona złotych. Spore cięcia dotyczyły sportu. Koszty treści sportowych zmalały z 371,4 do 339,7 miliona złotych, w przypadku treści sportowych wzrosły z 331 do 351,2 miliona złotych, rozrywkowych ze 137,1 do 153,9 miliona złotych, a publicystycznych z 74,5 do 80 milionów złotych, informuje portal wirtualnemedia.pl. TVP Info z większym budżetem. Telewizja publiczna dużo sobie obiecuje po TVP Info.
Na wydatki misyjne dla niej przeznaczono 224,1 miliona złotych wobec 184,3 miliona w 2021 roku. Budżet na treści informacyjne wzrósł ze 133 do 161,3 miliona złotych, a na publicystykę z 35,5 do 42,6 miliona złotych. Publiczny nadawca zwiększył też budżet na kanały skierowane do widzów z zagranicy. Dofinansowano TVP Polonia, TVP World, TV Biesłan oraz TVP Wilno. Nie zapomniano też o uruchomionych niedawno stacjach, takich jak TVP Kobieta, TVP Dokument i TVP Nauka. Również tutaj TVP postanowiło zwiększyć koszty. Pytanie, czy krytycznie nastawieni do publicznego nadawcy Polacy kupią takie wytłumaczenie?